Ciąg geometryczny AI jest zadany wzorami. No, A1 jest równy minus 1 ósma oraz AI to jest 2 razy A o numerze I minus 1 dla I większych od 1. Ile wynosi A4, czyli czwarty wyraz tego ciągu? Dobrze, więc to jest przykład rekurencyjnej definicji ciągu geometrycznego, prawda? Czyli wyraz AI zadany jest poprzez, powstaje z wyrazu AI minus 1, czyli z wyrazu poprzedniego, przez pomnożenie przez pewną ustaloną liczbę zwaną ilorazem tego ciągu, czyli prawda, przejście wyrazu poprzedniego do następnego powstaje przez pomnożenie przez liczbę 2. Tu jest powiedzmy A1, A2, A3, A4. No dobrze, no to najłatwiejszy, najbardziej bezpośredni sposób to jest po prostu użycie tego wzoru. Zobaczmy, do czego to użycie nas doprowadzi. Czyli A4 chcemy policzyć, no to ten wzór mówi nam, że A4 to jest 2 razy A3. No A3 nadal nie mamy. Jeszcze raz ten wzór chcemy użyć, tym razem dla i równego 3. A3 to jest 2 razy A2. No nadal nie wiemy, ile jest A2. Jeszcze raz próbujemy użyć ten wzór, to jest 2 razy A1. Aha, i A1 wiemy już, A1 to jest minus 1 ósma, czyli to jest 2 razy minus 1 ósma. No to jest minus 1 czwarta. No, mamy już A2, prawda? Mamy już A2, to możemy policzyć A3. 2 razy minus 1 czwarta, czyli minus 1 druga. Tak? Mamy A3, wobec tego możemy policzyć A4, to jest 2 razy A3, czyli 2 razy minus 1 druga, czyli minus 1. A więc A4 jest równy minus 1, czwarty wyraz tego ciągu geometrycznego jest równy minus 1. No i właściwie na tym to zadanie moglibyśmy skończyć, ale pomyślmy teraz, gdyby zamiast A4 stało na przykład A24. No to tą metodą musielibyśmy, prawda, policzyć wszystkie poprzednie wyrazy. Prawda? Metoda rekurencyjna, wzór rekurencyjny ma to do siebie, że aby obliczyć A24, po drodze musimy znaleźć wszystkie następne poprzednie wyrazy. No całkiem by nam to zajęło dużo czasu, i niemało papieru, więc innym sposobem jest zamiana tego wzoru rekurencyjnego na wzór jawny, no i pomocą jest właśnie tutaj ten podstawowy schemat tworzenia ciągu geometrycznego, że następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ten iloraz. Czyli to AI, no to będzie ile? A1, no i co? A2 powstaje przez pomnożenie przez 2 raz, A3 przez 2 do kwadratu, A4 przez 2 do trzeciej, czyli AI, żeby powstało AI z A1, trzeba pomnożyć przez 2 do potęgi I minus 1. Wobec tego A1 jest, czyli to jest minus 1 ósma razy 2 do potęgi I minus 1. I to jest jawny, jawny wzór tego ciągu. No i zobaczmy, jak on działa. A1 to jest minus 1 ósma 2 do zerowej, ale 2 do zerowej to jest 1, czyli minus 1 ósma. No i sprawdźmy sobie A2. Jeszcze to jest minus 1 ósma razy 2 do potęgi pierwszej, czyli minus 1 czwarta. Widać, to się zgadza. No i A4, prawda? A4 to jest minus 1 ósma razy 2 do potęgi trzeciej. 2 do potęgi trzeciej to jest 8, czyli to jest minus 1. No i gdyby rzeczywiście A24, gdybyśmy chcieli obliczyć A24, mając ten wzór, to jest minus 1 ósma razy 2 do potęgi 23. No to jest jakaś nam całkiem duża liczba. No ale wiemy przynajmniej, ile to jest, bez obliczenia wszystkich poprzednich wyrazów tego ciągu.